W sobotę w Hali Energia rozegrany został pojedynek między dwiema najlepszymi drużynami minionego sezonu siatkarskiego o Superpuchar. PGE SKRA Bełchatów podejmowała u siebie Zaksę Kędzierzyn-Koźle. To było starcie godne tytanów, które zakończyło się po 4 setach wygraną PGE SKRA Bełchatów. Gospodarze oddali tylko 1 set. Pierwszy 16-25. Pozostałe to zacięty bój o każdą piłkę i zwycięstwo gospodarzy. Drugi set bełchatowianie wygrali 25-17, trzeci po zaciętej końcówce na przewagi 35-33 i czwarty 25-21. Tym samym po raz trzeci w historii to PGE SKRA Bełchatów cieszyła się ze zdobycia Superpucharu Polski. Teraz drugie troszeczkę stonowali, bo wiemy, to jest Superpuchar 2017, trofeum Ragi Międzykroniowej. Tutaj walczyły najlepsze drużyny naszego kraju, Polski, a zatem bardzo proszę, abyśmy teraz wszyscy powstali, wszyscy bez wyjątku, powiemy już za chwilę. Odsłuchamy hymnu Rzeczypospolitej Polski, zatem bardzo proszę, wszyscy przyjmujemy postawę zasadniczą i wspólnie słuchamy i śpiewamy hymn. Złote konfetti na początku sezonu, ale takie same barwy świeciły nam po ostatnim meczu tego sezonu. PGE SKRA Bełchatów z samym pucharem. Kochani, wielkie brawa dla naszych zawodników, brawa dla kibiców. Widzimy się jutro na naszej części slotu. Za dziś dziękuję.